Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Robię korektę odnośnie systemu Witeka w Hondzie 1.8 i 2.0 w silnikach serii R. Jeden widz mi zwrócił uwagę w komentarzu, że trochę nakłamałem, więc podwijam ogon i koryguję. Jak się okazało, widz rzeczywiście ma rację. Słuchajcie, ten Witek, czy tam Vtek, jak my mówimy, nie ma nic wspólnego w tym silniku z serii R z silnikami z serii K. Tam Vtek w serii K był po to, żeby dać rzeczywiście power. Natomiast tu jest dokładnie na odwrót. Vtek jest po to, żeby silnik był jak najbardziej ekonomiczny. I tak w ogóle to się nie nazywa Vtek, czy tam Witek, tylko i Witek, czyli intelligent. Czyli jest to inteligentny Vtek. I teraz dlaczego? Bo on nie działa zawsze. W innych silnikach Hondy on działa zawsze powyżej jakichś tam obrotów. Natomiast tutaj zależy, czy depczemy po gazie, czy nie. I tak w ogóle ten Vtek, czy Witek, załącza się między 1500 a 3500 obrotów. Czyli to jest ten zakres właśnie najbardziej ekonomiczny. Ale to nie znaczy, że on się zawsze załączy. On się załączy tylko przy jednostajnej prędkości i bez deptania, bez jakiegoś specjalnego obciążenia na układ w ogóle paliwowy. Czyli po prostu jak nie depczemy po gazie. Czyli jedziemy sobie jednostajną prędkością po prostu w tej drodze. Nie wyprzedzamy nic i wtedy działa Vtek. Właśnie między 1500 a 3500 obrotów. Czyli tu mamy zawory wydechowe, a tu od tyłu mamy zawory ssące. No i one są, mamy dwie dźwigienki na dwa zawory, a w środku jest właśnie ta centralna dźwigienka, która łączy jedną z dźwigienek. Lewą, prawą już nie pamiętam. Bo to też się zastanawiałem, czy obie dźwigienki są zblokowane, czy nie. No według ilustracji takiej, potem wam dogram kawałek, gdzie jest opisany ładnie ten silnik, dźwigienka właśnie łączy tylko, znaczy środkowa dźwigienka łączy się z jedną dźwigienką na boku. I teraz, po co będziemy mieć więcej otworzone zawory podczas Vteka? Czyli właśnie nie po to, żeby dodać więcej mieszanki, tylko wręcz przeciwnie, żeby więcej mieszanki wyleciało. Innymi słowy, najpierw jest suw ssania, czyli wlatuje mieszanka z kolektora ssącego do środka tłoka poprzez otwarte zawory ssące i potem tłok wraca do góry, czyli jest suw sprężania. I normalnie, jeśli nie ma Vteka w tym silniku, to zawór jest zamknięty i to, co wpadło, jest sprężone, potem iskra, wybuch i tak dalej, rozprężanie. Natomiast tutaj, jeżeli sterownik silnika uzna, że my nie potrzebujemy mocy, bo jedziemy właśnie sobie spokojnie jednostajną prędkością, to on decyduje, że część tej mieszanki, która wpadła, jest niepotrzebna i ona może z powrotem wylecieć. I właśnie, czyli suw idzie do góry, żeby sprężać, ale u góry zawory nie są zamknięte, czyli nie ma co sprężać, że tak powiem. Na moment zawory są otwarte, więc tłok pcha do góry mieszankę i część mieszanki z powrotem leci na kolektor ssący i dopiero zamknie. I po to jest właśnie ta środkowa dźwigienka, żeby przedłużyć otwarcie zaworu, żeby podczas suwu sprężania część mieszanki z powrotem wyleciało, czyli oszczędzamy to paliwo. Bo normalnie, jeżeli ten Vtek jest wyłączony, pamiętajcie, bez względu na obroty, to jest ten inteligentny Vtek. Czyli to też może być przy 2000 obrotów, jeżeli po prostu depniemy na gaz. Jeżeli depniemy na gaz, to ten elektrozawór z tyłu od Vteku nie puści oleju, ciśnienia oleju, czyli dźwigienki nie będą spięte tutaj tłoczkiem. Tak sobie to Honda wymyśliła. Czyli tym razem silnik Hondy nie ma nic wspólnego z powerem, tylko z oszczędzaniem. Okej, moi drodzy, teraz wam to przedstawię na tej animacji. Znalazłem na tym kanale, mamy
silnik R18, ale R20 to jest dokładnie to samo. No i właśnie nie mamy systemu VTEC, tylko iVTEC, czyli inteligentny VTEC. I tu najpierw mamy przedstawiony taki jakby klasyczny silnik, czyli bez żadnego systemu VTEC i tak dalej. I teraz uwaga, w klasycznym silniku dopływ powietrza mieszanki do cylindra poprzez zawór sący, tak, tu sące, tu wydechowe, ten dopływ powietrza jest regulowany przepustnicą. Czyli mamy tu zawór motylkowy przepustnicy, który się po prostu otwiera i zamyka, czyli powietrza wpada więcej lub mniej. Wiadomo, kiedy jedziemy na wolnych obrotach bez obciążenia, to ten zawór jest praktycznie zamknięty, bo wtedy wpada właśnie mało powietrza. A mało powietrza, no to wiadomo, nie ma mocy. Ale konstruktorzy Hondy, i pewnie nie tylko Hondy, stwierdzili, że ten system jest mało wydajny, ponieważ wpada mało powietrza i rzeczywiście silnik się jakby dusi, ma mniej powietrza, czyli jest słabszy, ale cylindry cały czas chodzą. One cały czas pompują. Oni to nazywają pumping. No i w związku z tym są straty energii, bo te cylindry tak czy siak chodzą, a dostają mało powietrza. I oni to nazywają pumping losses, czyli utraty pompowania. No i doszli do wniosku, że nie można regulować, znaczy nie można. Lepiej by było, gdyby nie regulować dopływ powietrza zaworem przepustnicy, tylko zaworami. I wtedy właśnie uruchamia się ten inteligentny VTEC. Tylko on się uruchamia, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie w dogodnych warunkach, czyli między 1500 a 3500 obrotów, pod warunkiem, że nie deptamy na gaz, że nie ma żadnego obciążenia. Jeżeli deptamy na gaz, czyli przyspieszamy od 1500 do 3500, to VTEC w ogóle nie działa, w ogóle. I to jest ta w ogóle innowacja, że w starym VTEC-u się VTEC zawsze włączał powyżej jakiejś tam prędkości obrotowej, a tu się nie zawsze włącza. Honda nawet dostarczyła taki wykres, że tu mamy VTEC, czyli fuel economy, tak, oszczędzanie paliwa. Właśnie między 1500 a 3500, tylko nie wiem czemu tu jest 1000. I on, słuchajcie, ma miejsce tylko w dogodnych warunkach. Jeżeli warunków nie ma, to on się nagle kończy, bo jest engine load, czyli obciążenie silnika, czyli gdy depniemy na gaz, VTEC się nagle kończy i nie ma w ogóle VTEC-a. Czyli jeszcze raz, podczas tej fazy oszczędzania paliwa, czyli tego VTEC-a w silnikach R, stwierdzono, że dopływ powietrza nie będzie regulowany przepustnicą, tylko zaworami. W związku z tym przepustnica podczas VTEC-a zostaje całkowicie otwarta i to powietrze leci do woli. I w tym momencie, skoro leci dużo powietrza, no to silnik powinien mieć dużą moc, dużo palić i tak dalej. Ale tak nie jest. Dlaczego? No bo to powietrze wpada do cylindra, czyli najpierw jest zsuw ssania, czyli cylinder idzie w dół, zasysa to powietrze, które leci właśnie ile chcemy, bo przepustnica całkiem otwarta. I potem jest zsuw pracy, czyli cylinder idzie do góry. I w momencie, jak on idzie do góry, zawór ssący jest właśnie otwarty dłużej. I część mieszanki, która wpadła, gdy cylinder idzie do góry, jest z powrotem wypchnięta do kolektora ssącego. A co zrobić, żeby zawór był dłużej otwarty? No właśnie w grę wchodzi VTEC, czyli w odpowiednich warunkach elektrozawór puszcza ciśnienie oleju na środkową dźwigienkę, z niej wychodzi tłoczek i spina się z jedną z dźwigienek bocznych, no i wtedy ta jedna boczna dźwigienka wchodzi po dłużej krzywce tej środkowej. No skoro krzywka jest długa, dłuższa, no to więcej otwiera się zawór. No i tu mamy właśnie ten zaworek przepustnicy, który podczas VTEC-a się
otwiera i tak zostaje. Natomiast gdy tylko warunki są niespełnione, żeby Witek się uruchomił, no to wszystkim z powrotem reguluje ta klapka od przepustnicy. No i teraz już mamy animację od silnika R. Najpierw high load, czyli pod obciążeniem, czyli nie mamy w tym momencie Witeka. No i tu mamy otwarcie zaworów. Zobaczcie, że normalnie jest ta, powiedzmy, linia otwarcia zaworów powinna być równa. I zawory wydechowe otwierają się na taką wysokość, a zawory ssące na niższą wysokość, bo w tym momencie nie ma Witeka. Czyli zawory się niżej otwierają, czyli szybciej zamykają, no i jest większy power, bo to, co wpadło, ta mieszanka, która wpadła do cylindra, zostanie spalona. No i teraz nie wiem, czy widzieliście, ta krzywka środkowa w ogóle nie chodzi, nie współgra z krzywkami, z dźwigienkami bocznymi. Chodzi niezależnie, bo w tym momencie nie ma Witeka. Jeszcze raz. No, było widać, że zawory już wróciły, a dopiero za chwilę dźwigienka środkowa, no bo ona jest na wyższej krzywce. No, a teraz przechodzimy w low load, czyli bez obciążenia. No i mamy tu właśnie tłoczek, który będzie spinał środkową krzywkę z jedną dźwigienką. No i na razie jeszcze mamy wykres od tej sytuacji, gdzie nie ma Witeka, czyli zawory się niżej otwierają, mniej otwierają. Teraz spina się tłoczek. No i dźwigienka ta jest połączona z dźwigienką środkową. No i nagle otwarcie zaworu jest wyższe. Mniej więcej takie jak otwarcie zaworów wydechowych. Nawet patrząc na ten wykres, to jest ciut większy. Jeszcze raz cofnę. No, zdecydowanie wyższe otwarcie zaworów ssących, czyli wpada więcej mieszanki, ale potem jest suw sprężania, no i ta mieszanka z powrotem wyleci to, co nam jest niepotrzebne, no bo zawory są dłużej otwarte. No i teraz już to będzie ładnie widać, że właśnie połączona ta dźwigienka ze środkową, one będą chodzić równo. No. Widać, że ta chodzi niezależnie, natomiast te dwie są połączone. Jeszcze raz. No i kolejna animacja pokazująca Witeka razem z zaworem przepustnicy. Popatrzcie się. Najpierw jest zamknięty, no bo powiedzmy są wolne obroty. Sterownik uznaje OK. Włączamy Witeka, czyli przepustnica się otwiera. Proszę bardzo, przepustnica się otwarła. No i w tym momencie zawór poszedł już dużo niżej. Tu zresztą nawet ładnie chyba widać, że ten jest więcej otworzony niż ten, tak? Bo jedna dźwigienka chodzi niezależnie, natomiast ta zewnętrzna dźwigienka jest połączona ze środkową krzywką od Witeka. No i teraz mamy suw ssania, bo cylinder jest na dole, czyli cylinder zasał, za chwilę będzie suw sprężania, czyli tłok będzie szedł do góry, ale zawór będzie dalej jeszcze otwarty i część mieszanki będzie wylatywać. No. Jeszcze jest otwarty. Jeszcze jest otwarty. I kolejna animacja. Mamy ładnie zestawione dwa cylindry. Ten jest Fuel Economy, czyli mamy Witek włączony. Ten jest High Output, czyli bez Witeka potrzebujemy więcej
mocy. No i właśnie cylindry idą do góry i tu widać, że ten zawór się szybciej zamknie. Czyli ta mieszanka, która wpadła, już nie będzie miała szansy wylecieć, tylko będzie sprężanie, iskra i wybuch. Natomiast tu ten zawór jest ewidentnie dłużej otwarty niż ten. Czyli obserwujcie, jak cylindry idą do góry i ten zawór się szybciej zamknie niż w tej sytuacji Witeka. No, tu już jest zamknięty, a ten jeszcze otwarty. Jeszcze raz. Okej, dzięki. Mam nadzieję, że już teraz wszystko będzie jasne.